Siemka, z tej strony Prasołud i witam was w nowej serii pod tytułem Dishonored 2. Jak pamiętacie, jak pamiętacie, niedawno nagrywałem pierwszą część tej serii. Po tej serii był właśnie LEGO Indiana Jones The Original Adventures, czyli tak jakby Dishonored 2 jest teraz następcą LEGO Indiana Jones The Original Adventures. Ale z tego co widzicie, w Dishonored 2 nie będą grywalne tylko jedna postać, czyli właśnie nasz Corvo Attano znany z pierwszej części, tylko również Emily Caldwin, nasz główny cel do uratowania w pierwszej części. Jak widzicie, wyrosła, została królową i rządziła sobie przez jakiś tam czas. No wiadomo, że po prostu Emily została cesarzem, ale oczywiście po jakimś tam czasie coś musiało się zjebać. Dishonored 2 dzieje się 15 lat później. Jak skończyła się pierwsza część, to minęło 15 lat i tak jakby jesteśmy teraz w Dishonored 2, że tak powiem. Jest to gra z 2016. Ta gra ma już 5 lat. Ten czas tak zapierdala. Ja czuję, jakby ta gra wyszła, nie wiem, 2 lata temu. Ale oczywiście jak pamiętacie z pierwszej części, dowiedzieliśmy się, że Emily jest tak naprawdę córką Corva, bo oczywiście Corvo był protektorem, lordem protektorem dla Jessamine Caldwin, czyli dla naszej Emily. Co ja powiedziałem? Dobra, nieważne. Historia jednak nie będzie się rozgrywać tylko w Dunwall, czyli no tam gdzie się rozgrywała pierwsza część. Ale też będzie się rozgrywać w Karnaku. Karnak bardzo mi się kojarzy z serią tym samym i z Egiptem ogólnie, nie? Nasi protagoniści trafiają tam, gdy są zmuszeni tak jakby do ucieczki daleko od Dunwall, zwłaszcza po tym, co się stało. Dokładnie właśnie, gdy są zmuszeni do ucieczki, są zmuszeni do ucieczki daleko od Dunwall. Po tym, jak Emily zostaje pozbawiona korony przez wiedźmę Delilah, która jest znana z dwóch dodatków DLC w pierwszej części. Jeśli ich nie oglądaliście, razem nadrobić, ponieważ sam się nie spodziewałem, że Delilah będzie występować w drugiej części. Myślałem, że będzie co najwyżej o niej wzmianka, ale widzę, że tutaj nawet będzie naszą antagonistką, że tak powiem. Ale zanim zaczniemy tutaj tą grę, połysanie głową 100%. Efekty wizualne, wszystko tu jest, pole widzenia 105 niech będzie, wszystko ultra, tak jak powinno być. I potrójne wyporowanie.
Aha. Brawo. Ustawienie tak. I najpierw przejdziemy sobie samouczek, bo w sumie jestem ciekaw, co nas czeka w samouczku. Dunwall, 1837. Jesteś Emily Caldwin, władczyni Cesarstwa Wysp, masz więc wielu wrogów. Twoim ojcem jest Lord Corvo Attano, sławny cesarski obrońca i mistrz szpiegów. Przez lata, jakie minęły od twojego wstąpienia na tron, spędził z tobą wiele godzin, ucząc cię sztuki skradania się i walki. Dobra. Pamiętam trening z ojcem niedługo po zakończeniu szczurzej zarazy. O kuźwa, to jest z dubbingiem. Pewnego dnia nasi wrogowie po mnie przyjdą. Ej, tego to nie wiedziałem, że jest aż polski dubbing. No super. Dźwięki i zapachy Dunwall wcale się nie zmieniają. To moje miasto. To śmiesznie macha łapami. Kochany tatuś. Dobrze, wasza wysokość. Zobaczmy, na co cię stać. O kurwa, Corvo w końcu ma swój głos. W końcu Corvo dostał własnego aktora głosowego. Jak pamiętacie, Corvo nie miał żadnego, tak jakby nie miał głosu, w ogóle się nie odzywał. Musisz się rozpędzić, przeskoczyć nad przeszkodą, a potem prześlizgnąć się dołem. Pośpiesz się. Bardzo dobrze. Jeśli graliście na przykład w Overwatcha, to widzę, że taki sam aktor głosowy jest również w Overwatchu i daje głos Reaperowi, czyli Żniwiarzowi. No i powiem wam, że FPS-iki się zgadzają i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ogólnie grafika widać jakby była taka troszeczkę żywsza, taka mniej rysunkowa, jak to było w pierwszej części. Nie, no już się nie mogę doczekać. Gdybym tylko mogła spędzać całe dnie na bieganiu i skakaniu. Sprawdźmy, jak szybko przebieram nogami. Podejdź do mnie. Robisz spore postępy. Sprawdźmy, czy potrafisz być cicha, młoda damo. Skradanie się. Wciśnij kółko, by włączyć tryb skradania się. Przykłusniesz co. Przeciwnicy wolniej cię wykrywają, gdy przejdziesz w tryb skradania się. Zwłaszcza jeśli jesteś daleko nich, nad nimi lub na granicy ich pola widzenia. W cieniu, choć ma to większe znaczenie przy dużej odległości. Spróbuj się do mnie podkraść, jeśli zdołasz. Kurde, tak bez mocy? Ani zobaczył. Używaj osłon, żeby nikt cię nie zobaczył. Niczego nie zauważył. Po co walczyć, jeśli mogę się przekraść? Pamiętaj, pistolet obudzi wszystkich w budynku.
dusza jest cicha. Aha. Ale mi się teraz będzie mylić, kurde. Jestem przyzwyczajony, żeby to miał. Z głębin. To chyba widziałem 5 razy. Miód morwowy. Czas na trening bojowy z innymi rodzajami broni. Pobijemy się trochę. Uderzasz mocno. Brawo, Emily. Kiedy ktoś zamachnie się na ciebie mieczem, blokuj. Dobrze. Świetnie. Bardzo dobrze. Masz naturalny instynkt do walki. Jeśli dobrze wymierzysz blok w czasie, przeciwnik straci równowagę. Blokuj klingą. Jesteś szybka. Dalej. Rozsądny ruch. Dalej. Dobra. To powstrzymałoby nawet najbardziej wypranego z uczuć zabójcę. Możesz poddusić wroga, nawet w trakcie walki. Co ty gadasz? O kurde, ale dobre. Przeciwnik się zachwieje. Zadaj śmiertelny cios. Dalej. Czuję się lepiej, wiedząc, że potrafisz o siebie zadbać. Kiedy w końcu zostaniesz zmuszona do walki, będziesz gotowa. Już? Dobra, zaczynamy grę. Myślałem, że więcej nam pokażą. Może trochę nowej mechaniki? Może ten typ wygląda jak droid? Niestandardowy. Aha. Nie no, aż tak ostro to chyba nie chcę iść. Nie. Długi dzień w Dunwall. Dziś mija 15. rocznica udanego zamachu na życie cesarzowej Jessamine Caldwin. Goście z całego Cesarstwa Wysp przybyli z całej okazji do Dunwall Tower. Dlaczego w ogóle obchodzimy rocznicę zabójstwa? 15 lat temu, w samym środku epidemii, która niemal unicestwiła Dunwall, płatny morderca napadł na pałac, w którym się urodziłam, i dźgnął moją matkę w serce. Następnym krokiem pracodawców skrytobójcy było zrobienie ze mnie pionka w ich grze o władzę. I udałoby im się to, gdyby mój ojciec Corvo Atano nie dopadł ich wszystkich i nie poszatkował tej konspiracji na kawałki. Czy teraz po tych wszystkich latach jestem władczynią, z której matka byłaby dumna? Stoimy w obliczu kolejnego kryzysu. Potwór, którego gazety nazwały zmorą korony, poluje na mych wrogów, pozorując swe zbrodnie na dzieło moje i mego ojca.
Nie wiem, czy powinnam pożeglować na drugą stronę świata, czy też rozkazać ściąć wszystkich, którzy mnie otaczają. Proszę uważać, Wasza Wysokość. Nie podoba mi się perspektywa dzisiejszego ceremoniału. To twój sygnet. Proszę, gotowe. Dziękuję, Aleksi. Otwórzcie drzwi. Nie powiem, Emilii jest dosyć wysoka. Jakby nie patrzeć. Chwała jej cesarskiej wysokości, Emilii Caldwin. Wierni poddani. Los sprzysiągł się przeciw nam, lecz dziś oddamy cześć mej matce, świętej pamięci Jessamine Caldwin. Niech pozostanie w naszych sercach po wsze czasy. Emilii. Jesteś zmęczona, ojcze. Co roku mam nadzieję, że rocznica śmierci Jessamine będzie łatwiejsza do zniesienia, ale tak się nie dzieje. Matka była lepszą cesarzową. Ja się do tego chyba nie nadaję. Nadal się uczysz. Nie martw się tymi wszystkimi wichrzycielami, a zmorę korony w końcu też dopadniemy. Mówią, że to ty nią jesteś. Że te zabójstwa to jakiś szalony sposób na to, by mnie chronić. Nie. Ktoś próbuje zrzucić na nas winę, biorąc na cel twoich wrogów. Wiesz, chciałabym od tego wszystkiego uciec. Przecież czasem to robisz. Myślisz, że nie wiem o twoich nocnych wycieczkach na dachy? Odwagi. Ceremonia nie potrwa długo. Cesarski obrońca i ojciec. Chyba powinnam była już dawno zakazać takiego połączenia. Dla mnie to super połączenie. Wasza Wysokość, zanim przejdziemy do porządku dnia, odwiedził nas niespodziewany gość. Duke Sir Konos. Ramsay twierdzi, że Duke przybywa z wyjątkowymi prezentami. Intrygujące. Jego wielmożność Luca Abel, Duke Sir Konos. Mechaniczni żołnierze? Niesamowite. Co to ma być, Ramsay? Nie wydałem na coś takiego zgody. Wielka cesarzowo i cesarski obrońco Corvo Attano. Nasz drogi krajanie. Sir Konos pragnie zaoferować w tym żałobnym dniu kondolencje i podarki, byście pamiętali o naszej nacji, wschodzącej gwieździe południowego horyzontu. Dziękujemy, mości panie. Wstrzymaj podziękowania, gdyż zaraz otrzymasz najwspanialszy z podarunków. Rodzinę. Przedstawiam zaginioną siostrę Jessamine Caldwin. Co? Prawowita cesarzowa Delilah Caldwin. Co, kurwa? Matka miała siostrę. Ma droga siostrzenico. Witaj. Nie, to kłamstwo. Mym ojcem był cesarz Juhorn Jacob Caldwin, a Jessamine to moja młodsza siostra. W dniu jej śmierci nie byłam gotowa, by się wam ujawnić i zostałam zmuszona do opuszczenia Dunwall. Ale teraz jestem w domu. Jeśli jesteś siostrą mojej matki, możesz z nami pozostać jak długo zechcesz. Małe jaskółeczko, ciężka od czarnych wspomnień, przybywam, by zdjąć z ciebie brzemię korony. Obietnica ojca wyszeptana w tajemnicy tyle lat temu. Teraz oto się spełni. Zważ na język. Emilii Caldwin jest córką cesarzowej Jessamine Caldwin. Cesarski obrońco, naiwnością było myśleć, że te morderstwa ujdą ci na sucho. Byłeś bezpieczny, chroniąc się w murach pałacu. Ale z tym już koniec. Wysłuchajcie o to wszyscy. Powróciła prawowita cesarzowa. Chyba cię popierdoliło. Pierwszej tego imienia. Aresztować Emily Caldwin i jej ojca za zabójstwo zmory korony. Co? Ojcze! Co jest? Wiem, że Delilah ma magię, ale taką... Czy ona mu odebrała znak odmieńca? Graj jako Emilii Caldwin. Graj jako Corvo Attano.
Ale mi teraz dali wybór, cholera. Tego się nie spodziewałem. Powiem wam szczerze, że... Korwo graliśmy w pierwszej części. Wydaje mi się, że to jest czas na Emily Coldwell, żeby to ona się jakoś zaprezentowała. Graj jako Emily Coldwell, tak. Zrobię twój odlew w chłodnym marmurze. Nie! Słodka dziewczynko, z czasem nauczysz się mnie kochać. Może któregoś dnia ujrzysz we mnie utraconą matkę. A tymczasem zapewnię ci bezpieczeństwo. Zamknę Lady Emily w jej komnatach. Potem już w więzieniu w Coldwell będzie czekała na proces. Kurwa, jebnął jej z kapcia w mordę. No na pewno. Mój ojciec stracił wszystko, kiedy byłem dzieciakiem. Teraz noszę ten mundur i wysyłam 20-latków na patrole po ogrodach różanych, zamiast pić piwo z kumplami z klubu strzeleckiego. Kapitanie Ramsey, słyszałam krzyki. Lady Emily! Co się stało? To już wszystko, kapitan Mayhew. Nie! I to jest ta broń cesarskiego obrońcy. Po co komu ostrze składane w pół? No, takiego początku w Dishonored się nie spodziewałem. Szokowało mnie to jeszcze bardziej niż w pierwszej części, nie? Ostatniej desce ratunku cesarzowej, ukrytym w twoich komnatach pokoju, w którym jest dość złota, aby kupić wyspę. A ten pierścień jest uważany za jeden z dwóch istniejących kluczy. Co się stało? Aleksi, sala tronowa, ojciec! W pojedynkę niczego nie osiągnę. Muszę się stąd wydostać. Czy kapitanowi Ramsayowi długo to zajmie? Wejście na wstrzymanie kapitanu Dajana. Ramsay więc. Procedura chrztu okrętu cesarzową, tuż przed rocznicą śmierci matki waszej wysokości, a po rejsie testowym cesarskiego obrońcy dokonamy chrztu ISS Jessamine Coldwell. Oczywiście, jeśli nie ma ku temu żadnych przeszkód. Z wyrazami szacunku doradca Wainwright. Leonara Helmswater. Maszyna do pisania. Może trzeba ruszyć w świat, zaszyć się gdzieś. Muszę się zastanowić. Panorama, tak dobrze ją znam, ale mam wrażenie, jakby wszystko właśnie się zmieniło. Ci dranie pracują dla Ramzeja i Duke'a Serkonos. Nic nie zdziałam, nie mam nawet broni. Czyli muszę wyjść przez okno. Aktualnie.
jakąś wiedźmą. Jak to możliwe? Lady Emily, nic ci nie jest. Martwiłam się. O Boże. Gdzie jest cesarski obrońca? Rozpoczął się przewrót. Mój ojciec został uwięziony z braku lepszego określenia. Musisz się wydostać z Tower. Przez ukryty pokój. Dzisiaj w dokach trafiłam na pewną kapitan. Szukała cesarskiego obrońcy. Odnajdź ją. Wydostań się z Dunwall. Coś mi się wydaje, Alexi, że... Przepraszam. Bywaj. Jakbyśmy wybrali Korwa, to Emily byłaby tak jakby... w tej kapsule, że tak powiem. Nie wiem, czy to w ogóle jest kapsuła, czy co. No sam nie wiem na razie, nie? Okej, okay, czyli tutaj... zbieranie monet to jest praktycznie to samo. Nie stać mnie na zwłokę. Ustaw... Kurde, bez mocy to tak jakoś trudno mi się z tym wszystkim ogarnąć. Mamy audiograf. Emily, wiem, że czasy są ciężkie. Jesteś władczynią czterech krajów i nie będę nawet udawał, że rozumiem, pod jaką jesteś presją. Tylko ty i twoja matka znałyście to uczucie. Ktokolwiek zabija twoich przeciwników, robi to nie bez powodu, próbując podkopać naszą pozycję. Wiem, jak to jest być niesłusznie oskarżonym o morderstwa, ale uwierz, znajdziemy tę zmorę korony. Zapłaci. Jutro jest rocznica jej śmierci. Tak, to smutny dzień, ale chcę, byś pamiętała o wszystkim, co zdarzyło się przez ostatnich 15 lat. Utrzymałaś panowanie i robiłaś to, co uważałaś za dobre dla mieszkańców cesarstwa. Osuszyłaś zatopioną dzielnicę. Trzymałaś w szachu gangi, a wczoraj zwodowaliśmy wspaniały statek noszący imię Jessamine. Stałaś się władczynią, jaką chciała uczynić z ciebie matka. Jestem z ciebie dumny. Nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że jest polski dubbing, który naprawdę pasuje do postaci Korwa oraz Emily. Do Delilah w sumie też pasuje. Nie jest tak źle. Myślałem, że esencja szaleju. Przecież było coś takiego, nie? Zaniesiemy go sobie. To też było dosyć ważne. Kurde, bez mrocznego wzroku ani teleportacji to jest mi naprawdę ciężko. Jedna noc i już jestem pokryty szankrami.
Ależ to śmierdzi. Muszę sobie załatwić zapasowy mundur. Tak. Tylko kurde, no szczerze mówiąc, chciałbym szybsze podduszanie. Jak to było w pierwszej części. Skoro zablokowaliśmy salę tronową, powinniśmy mieć aż nadto czasu. Po prostu tu czekajcie i powstrzymujcie każdego, kto nadejdzie. Wrócę, kiedy przeszukamy cesarskie komnaty, o ile tylko nie zatrzasnę się przypadkiem w tym przeklętym, tajnym pokoju. Będziemy pana kryć, jeżeli wróci ktoś z drużyny Duke'a. Ale się dzieje. Wszystko się zmienia. Tak. Cały porządek rzeczy... Ucieknij z Dunwall Tower. Wyeliminuj Mortimera Ramseya. Mortimera Ramseya można zamknąć wewnątrz azylu. Są tam racje żywnościowe, woda i rezerwy finansowe. Jednak najpierw musisz pozbawić go przytomności. Wybór bezkrwawych rozwiązań spowoduje mniejszy chaos, co poskutkuje bardziej optymistycznym zakończeniem. No tak jak to było w pierwszej części. Zrobiłem jak najlepsze zakończenia. Ulega przebudowie. Ramsejowie gościli kiedyś króla i królową Morli. Wiedzieliście o tym? Dzieciństwo spędziłem na zabawach z Buntingami i Boylami. Śmietanką społeczeństwa. I już niedługo powróci pan na szczyty, kapitanie. Zapiszemy sobie. W sumie możemy. Rodzina Ramseya straciła szlacheckie przywileje, a on najwyraźniej wciąż ma to za złe. Ale czemu właśnie mnie? Nie mam pojęcia. No ale tak czy inaczej, Ramsey jest zbyt groźny, żeby pozwolić mu dalej działać. Coś tu strasznie śmierdzi. Dobrze, że sprzątanie to nie mój obowiązek. Bezsensowna rzeź. Powietrze jest jakieś ciężkie. Trudno wziąć głęboki oddech. Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej dzielnicy. Ale jestem głodny. Co? Cholera! Co się stało? Nie ma... To długo nie... Okej. Są monety. Jakby z tego mrocznego wzroku, to teraz chuja widzę tak naprawdę w tej grze. Nie mogę się napatrzeć na tą ładną grafikę. Thank you.
czekajcie, zapiszę sobie. I w sumie będziemy już kończyć tutaj. O szczurzej zarazie przespałam tu tak wiele nocy. Mógłbym w końcu przywrócić rodzinę na należne jej miejsce. Nawet mimo głupoty ojca. Nie rozejrzałem się. Tego nie wypuszczę z rąk. Pieczęć cesarska. Te rezerwy nie pomogą w walce z Delilą, nawet jeśli byłby sposób, aby je przetransportować. Wow. Nic tu nie ma. Co mi się przyda? Mam przeczucie, że mi się przydadzą. Kościane amulety. Z tego co kojarzę, to kościanych amuletów nie mamy w tym rozdziale. Ichabod Boyle. No panią Boyle to my to kojarzymy. Musi mieć związek ze zmorą korony, z Duke'iem i Delilą. Corvo Attano, cesarski obrońca naszych czasów. List do Wymana. Emily, nie chciałem budzić cię dziś rano, ale musisz mi wybaczyć, bo żegnaliśmy się nocą chyba ze 100 razy. A jedyna okazja, żebym cię zobaczył rozczochranym, to właśnie wtedy, kiedy śpisz. Nie wiem, kto to jest Wyman. Brzmi jak Marcin Najman. Czy co? Jak tam pedał? Tak. Możecie sobie to czytać. Ja nie zmieruję tego robić. Tak jak w tamtym odcinku mówiłem. Dobra, wiecie co? Ja już będę kończyć. Nie powiem, dosyć długo nam to zajęło. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku z Dishonored 2.